List świętego Pawła do Efezjan rozdział 2, od wiersza ósmego. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto niech lubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej. By były treścią naszego życia. Słowo Pana ukazuje nam pewną zasadę funkcjonowania naszego w naszym codziennym życiu. Dlatego, że zawsze coś czynimy, zawsze coś się dzieje w naszym życiu, zawsze my jesteśmy kowalem swojego losu albo też ktoś inny ma wpływ na los naszego życia. A tutaj słowo może mówi, że jesteśmy własnością Pana, jesteśmy zbawieni. Zbawieni, czyli jesteśmy własnością wyłączną własnością Boga, i On coś już dla nas przygotował. Konsekwencją tego, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i ta wiara też nie jest z nas, ale Bóg ją nam dał, to objawienie, to poznanie, jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do życia zgodnego z Bożą wolą, do życia, które Bogu się podoba, które ma być dla Niego chwałą, uwielbieniem. Czytamy w tym słowie, że Bóg przygotował uczynki już dla nas wcześniej, aby one były treścią naszego życia. Tutaj ukazuje się taka zasada przyczynowo-skutkowa, dlatego że przyczyną naszego życia jest Chrystus dzisiaj, powodem naszego Życie jest Chrystus celem i sensem naszego życia, dlatego życie nasze tak wygląda, jak wygląda. I możemy wyciągnąć taki wyraźny wniosek, że nie ma w naszym życiu przypadków, bo dlatego, że żyjemy dla Chrystusa, też tak nasze życie prowadzimy. I nie jest to przypadkiem, że takie decyzje, a nie inne podejmujemy, bo one wynikają z wiary, z miłości do Boga. Znajdujemy się między łaską a prawdą, znajdujemy się w Bożej obecności jako nowe stworzenie, i tutaj pojawia się też taka myśl predestynacji, przeznaczenia: Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków. I oczywiście, kiedy my podejmujemy decyzje, które się Bogu podobają, to też i takie nasze życie, nasza mowa, nasze myśli, nasze uczynki są. Ale może być też tak, że ktoś inny ma wpływ na nasze życie. Bo tak już funkcjonuje życie na Ziemi, że zawsze są kontakty międzyludzkie, zawsze są pozytywne wpływy i negatywne wpływy. Są okoliczności, na które my mieliśmy wpływ, w których się znaleźliśmy przez nasze decyzje, ale są też okoliczności, które są wywołane przez innych. Czy jest to przypadkiem? Absolutnie. Nic w naszym życiu nie jest przypadkiem. Bo skoro nasze życie jest w Bożych rękach, to On ma kontrolę nad wszystkimi sprawami. To On dopuszcza pewne trudności, problemy, różne wyzwania pojawiają się w naszym życiu, które kształtują naszą wiarę i nasz charakter. To wszystko jest kontrolowane przez Boga. Pan nas prowadzi. Ta myśl, że nie ma w moim życiu przypadków, uspokaja mnie, bo wiem, że to, co się dzieje w moim życiu, ma sens. Również te sytuacje, które są bardzo trudne, przykre, bolesne, one też mają jakiś sens. W tym momencie ciężko może odnaleźć jakieś znaczenie, jakiś sens, wartość tej trudnej sytuacji, ale po jakimś czasie dowiadujemy się, że przynosi to pozytywny, dobry owoc dla chwały Pana. Coś to nas nauczyło. A więc jak dobrze jest zaufać Bogu. I przyjmować życie takim, jakim ono jest, okoliczności, na które nie mamy wpływu, takimi, jakimi one są, i prosić Boga, aby On pomógł nam odnaleźć się w tych trudnych sytuacjach. Bo nie ma przypadków. Skoro On tak chce, to też wiem, że On da nam siłę, da nam mądrość, abyśmy mogli się w tym odnaleźć, abyśmy mogli zwycięsko też wyjść z każdej opresji naszego życia. A więc taka lekcja dzisiaj wynika z tego tekstu, że Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, przygotował je nawet dla nas, abyśmy w nich chodzili. I my, przez nasze myśli, przez nasze decyzje, wchodzimy w te uczynki, w to życie, znając, odkrywając Bożą wolę co do każdej sytuacji w naszym życiu. I chcemy w tych uczynkach chodzić, chcemy w tych uczynkach żyć. Pan nas wspiera ku temu. W tym jest i nasze zadowolenie, szczęście, pokój i satysfakcja. Ale też zdajemy sobie sprawę, że uczynki innych ludzi, często bezbożnych, nieprawych, ze złymi motywacjami, też gdzieś wpływają na nasze życie, bo tak to już wygląda, ale wtedy możemy wiedzieć, że Pan ma kontrolę nad tymi wszystkimi sprawami. Nic się nie wymyka spod Jego kontroli. On wszystko wie, On wszystko widzi. I wprowadzając nas też w okoliczności które wywołali inni ludzie, co też jest skutkiem ich złego myślenia, ale my w tym gdzieś się musimy odnaleźć. Pan daje nam ku temu siłę, roztropność, cierpliwość. Czasami musimy zachować dystans, czasami musimy się gdzieś w tym odnaleźć. Różne są sytuacje naszego życia, ale jedno jest pewne: że kiedy chodzimy z Panem, kiedy żyjemy zgodnie z Jego wolą, to nasze decyzje wywołują dobre uczynki. Kiedy źle postępujemy, no to też i nasze złe decyzje będą wywoływać złe konsekwencje, i to też nie będzie przypadkiem. Nie ma w życiu człowieka przypadków. Jak dobrze jest zaufać Bogu, a on nas przez każdą opresję naszego życia przeprowadzi. On, tak jak dobry pasterz, prowadzi nas nad spokojne wody. Na zielone niwy, ale również w Dolinie Ciemności, nie opuszcza nas, to jest pewne, że kiedy jesteśmy w Dolinie nawet śmierci, ciemności, Pan jest z nami, nie musimy się niczego bać, nie ma przypadków w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty czuwasz nad nami i o wszystkim wiesz, znasz każdą naszą myśl. Wiesz o każdej sytuacji, wiesz co odczuwamy. Panie w Tobie, znajdujemy bezpieczeństwo, pokój i radość. Amen.